Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Powody do satysfakcji mają mieszkańcy Smogorzewa w gminie Lubraniec, którzy już wkrótce będą mogli korzystać z odnowionej świetlicy. W marcu zakupione zostały pierwsze elementy wyposażenia świetlicy wiejskiej w Smogorzewie. Lubraniecki samorząd skorzystał z możliwości dofinansowania, jakie dają tak zwane małe projekty. Wartość tego projektu około 28 tysięcy złotych, ponad 19 tysięcy tego dofinansowania na doposażenie świetlicy będzie. Świetlica była wcześniej remontowana wewnątrz. Docelowo planowana jest również nowa elewacja, naprawy dachu i inne prace na zewnątrz budynku. Na razie trwa wyposażanie obiektu. Tak więc tu jest kompleksowe wyposażenie w stoły, krzesła, wyposażenie kuchni, ale też znajduje się też tam taki sprzęt bardziej sportowy typu stół bilardowy. Prace w Smogorzewie mają być zakończone do 31 maja. Powiatowe uroczystości dożynkowe to wielkie święto rolników i producentów żywności z całego regionu. Co roku odbywają się one w innej gminie. W tym roku starosta włocławski powierzył organizację gminnych dożynek gminie Baruchowo. Mimo że czasu jest jeszcze sporo, władze gminy już czynią przymiarki do tak wielkiego przedsięwzięcia. Współorganizatorem dożynek obok powiatu włocławskiego będzie parafia w Kłótnie. Takie pierwsze spotkanie już zorganizowaliśmy. Zorganizowaliśmy z panem starostą i z oddelegowanymi pracownikami z poszczególnych gmin po to, aby wszystkie gminy się włączyły i w organizację, i wzięły udział na dożynkach, bo chcemy faktycznie zrobić je powiatowymi, żeby każda gmina uczestniczyła nie tylko z wieńcem dożynkowym, ale też zaprezentowała swoją twórczość, to co udało jej się zrobić przez te ostatnie lata, a także zaprezentowała firmy pracujące na terenie poszczególnych gmin czy jednostki organizacyjne. Pierwsza część uroczystości odbędzie się w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kłótnie. Korowód dożynkowy przemaszeruje następnie na stadion i do hali sportowej w Baruchowie, gdzie odbędzie się dalsza część dożynek. Gminie już udało się podpisać wstępną umowę z Gwiazdą Wieczoru, która świecić będzie szczególnym blaskiem. Nie ukrywam, że taką gwiazdą będzie zarówno w kościele, jak i na części świeckiej na stadionie będą koledzy orkiestra, która myślę, że uświetni tą część artystyczną i też część religijną, bo to co wiemy, że są bardzo religijni i myślę, że to naprawdę należy dość się naszym rolnikom wspólnie z golcami przeżywać tą i te ich święto. Niewykluczone, że obok golec u orkiestry wystąpi inna rodzinna grupa z samego szczytu List Przebojów. W Mikanowie w gminie Lubanie trwa budowa ścieżki rowerowej ze szlakiem pieszym. Samorządowcy oraz mieszkańcy Mikanowa nie kryją zadowolenia z inwestycji, której wartość to około 300 tysięcy złotych. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że wreszcie będziemy mieli drogę bardzo ładną, zrobioną w kosteczce. Będzie po prostu, już nie będzie tego błota, które było wcześniej. Nie tylko mieszkańcy od dawna czekają na nową ścieżkę. Tereny gminy Lubanie są bowiem bardzo atrakcyjne dla miłośników turystyki rowerowej, którzy przyjeżdżają tu nie tylko z Włocławka, ale i z sąsiednich powiatów. Dwa lata temu zakładaliśmy w tej miejscowości kanalizację sanitarną. Odczekaliśmy te dwa lata po prostu na stabilizację gruntu, na to, żeby się wszystko podłoże ułożyło i w ubiegłym roku radni podjęli decyzję o tym, żebyśmy środki przeznaczyli na budowę tej ścieżki rowerowej ze szlakiem pieszym. Ścieżka ma być oddana do użytku w czerwcu tego roku. Nowa odświeżona witryna internetowa gminy Kowal wyróżnia się nowoczesnym designem. Oficjalna strona Urzędu Gminy pełni funkcję informacyjną i promocyjną. Nowy z modułów, który cieszy się sporym zainteresowaniem internautów, umożliwia zadawanie pytań władzom gminy. Oczywiście w miarę naszych możliwości jak najszybciej odpowiadamy na te pytania. Na stronie znajduje się również odnośnik do Facebooka, na którym gmina od ubiegłego roku ma konto, co umożliwia urzędnikom bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Z witryny korzystać mogą osoby niepełnosprawne. Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych, której losy jeszcze do niedawna się ważyły, jest przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn-Osiedź Wielki-Anielin.
Trakt, który ma być modernizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, znajdował się na 11. miejscu listy rezerwowej. Decyzją rządu pieniądze z Lasów Państwowych zasilą fundusz schetynówek, co pozwoli na realizację tej inwestycji. Teraz jest ogromna szansa, żeby tą drogę naprawić, żeby zrobić ją asfaltową i żeby mieszkańcy, którzy są oddzieleni w gminie Boniewo, przedzieleni lasem, mogli się przez ten las w sposób cywilizowany przemieszczać. I ta droga stąd prowadzi do miejscowości Bierzyn, dalej do gminy Izbica. Jest dla naszej gminy bardzo ważną i kluczową drogą, którą chociażby mógłby być także prowadzony transport dzieci do naszych szkół. Gmina Boniewo będzie ją realizowała w partnerstwie z powiatem. Asfalt zostanie położony na niemal 16 km dróg powiatowych i gminnych. Dodatkowo na wybranych odcinkach zostaną wybudowane chodniki i zatoczki autobusowe. Ze wstępnych szacunków wynika, że inwestycja będzie kosztować około 3 milionów złotych. Gmina Boniewo włoży 1 200 000. Kolejna świetlica wiejska w gminie Włocławek doczeka się remontu. Gruntowna modernizacja obiektu służącego wiejskiej społeczności ucieszy mieszkańców wsi Poddębice. Remont świetlicy już się rozpoczął. Po jego zakończeniu gruntownie zmieni się wnętrze lokalu. Będą wyceklinowane i wymalowane ściany, wymieniona zostanie podłoga, piece kaflowe zastąpi nowoczesne ogrzewanie kominkowe. Wymienione zostanie oświetlenie, odnowione będzie wejście główne. Świetlica wiejska będzie służyła mieszkańcom jako miejsce spotkań lokalnej społeczności. Na realizację tej inwestycji władze gminy pozyskały dofinansowanie unijne w ramach tzw. małych projektów. W ostatnim naborze wniosków gmina Włocławek złożyła dwa projekty. Jeden dotyczył wydania płyty zespołu folklorystycznego Kruszynioki, a drugi właśnie remontu tej świetlicy. W związku z kończącą się budową autostrady A1 samorządowcy z powiatu włocławskiego coraz bardziej intensywnie pracują nad wykorzystaniem jej potencjału do rozwoju gospodarczego regionu. Wyznaczane są kolejne tereny pod inwestycje. Jednak bez współpracy niewiele uda się osiągnąć. Nie jesteśmy w stanie sami w pojedynkę promować tych obszarów. Doinwestowywać, dobudowywać infrastrukturę, tak, przy mniejszych czy większym wsparciu pieniędzmi unijnymi. Ale promowanie, my już to robimy od kilku lat, to jesteśmy za malućcy. To musi być wspólnie pod szyldem Urzędu Marszałkowskiego. Nieważne jest, czy to będzie gmina Brześć Kujawski, czy to będzie 2 kilometry dalej gmina Włocławek. Najważniejsze, żeby na tym terenie lokalizowane były firmy, żeby przyjeżdżali inwestorzy, a wiadomo jest, że wtedy nastąpi pobudzenie gospodarcze i niezależnie, czy to będą mieszkańcy Brześcia, Włocławka, czy gminy Włocławek, ale ci ludzie zostaną tutaj, nie będą szukać pracy w ościennych województwach czy w dużych miastach. Aby mogły pojawić się pierwsze zyski, przeautostradowe gminy musiały jednak ponieść duże koszty. Wiele dróg lokalnych, z których korzystali budowniczowie A1, jest w opłakanym stanie. Marszałek województwa zapewnił, że będą one wyremontowane. Cały ten obszar będzie objęty naszym programem nie tyle rekultywacji, co w zasadzie budowy nowych dróg wojewódzkich. Mamy również pomysł, jak wspierać drogi powiatowe, tak aby te rozjeżdżone drogi były doprowadzone do porządku. Za to pamiętajmy, że to jest obowiązek firm, które te drogi zniszczyły. Będziemy konsekwentnie walczyć o każdą złotówkę, aby z budżetu zaplanowanego przez ministerstwo te środki wykorzystać właśnie na rekultywację dróg powiatowych głównie, chociaż niektórych wojewódzkich też. Procesu inwestycyjnego nie da się przeprowadzić w kilka dni czy tygodni. Potrzeba lat, aby bezrobocie w regionie spadło. Współpraca między samorządami jest jednak dobrym początkiem. Samodzielny publiczny zespół przychodni specjalistycznych przy ulicy Szpitalnej to jedyna tego typu placówka w regionie, która już kolejny rok z rzędu przynosi zyski. Jak przyznaje dyrektor placówki, nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia od 4 lat utrzymywany jest na takim samym poziomie. Wszystkie media, tak samo jak mieszkańcy Włocławka to odczuwają, tak samo my, drożeją. Jest coraz drożej, odczynniki kosztują coraz drożej, badania są coraz droższe, natomiast pieniążki są właściwie te same, a tak jakby mniejsze jednocześnie i mimo to jednak staramy się bardzo pilnować finansów, tak żeby ten wynik był wypracowany jak najlepszy. Zysk netto za ubiegły rok to ponad 45 tysięcy złotych. Może się wydawać, iż nie jest to duża kwota, ale warto pamiętać, iż zarabianie pieniędzy nie jest celem żadnej przychodni. Służymy pacjentom i przede wszystkim na to te nasze pieniądze powinny być wydawane, na usługi medyczne i na obsługę bieżącą po prostu pacjentów korzystających z naszych usług, a tych pacjentów miesięcznie jest około 10 tysięcy.
Co roku z powodu raka piersi umiera około 5 tysięcy Polek, kolejne 2 tysiące przez raka szyjki macicy. Chociaż istnieją bezpłatne programy profilaktyczne ułatwiające wykrycie choroby, włocławianki nie są zbyt chętne, by z nich skorzystać. Jesteśmy po zakończonym miesiącu marcu. Wykonaliśmy w marcu w ramach profilaktyki Narodowego Funduszu Zdrowia 127 badań mamograficznych. A jeszcze 3 lata temu potrafiliśmy wykonywać 300. Właśnie z powodu niskiej frekwencji kobiet nie wykonujących badań profilaktycznych, a będących w grupie podwyższonego ryzyka, dziś w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie przedstawicieli realizujących programy profilaktyczne. Dzisiejsze spotkanie ma na celu znalezienie jakiejś drogi dotarcia do tych pacjentek, które nie mają do końca pełnej świadomości, jakie jest ważne badanie profilaktyczne. Że to jest tak naprawdę kilka minut, raz na 3 lata w przypadku programu cytologicznego, a raz na 2 lata w przypadku programu mamograficznego, które mogą uratować życie. Choć te proste i bezbolesne badania można wykonywać w wielu ośrodkach, to nadal zatrważająca niska liczba kobiet z nich korzysta. Cały region włocławski jest regionem, który nie może się poszczycić wysokimi odsetkami. I powiat, i miasto, i w badaniach mamograficznych, i w badaniach cytologicznych. Niestety region znajduje się gdzieś tam zupełnie na odległych pozycjach naszego województwa. Przebadanych jest w badaniu mamograficznym około 36-37%, natomiast w badaniach cytologicznych poniżej 20%. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.